Cześć, witaj w kolejnym filmie. W tym filmie będę chciał Ci pokazać, jak możemy zabezpieczyć nasz dysk USB hasłem. Jeżeli przytrzymujemy tu jakieś ważne dane i nie chcemy, aby wpadł nam w niepowołane ręce, możemy go zabezpieczyć hasłem i ja tutaj wykorzystam aplikację, która jest zbudowana w Windows 11. Jesteś ciekawy? Zapraszam do kombajna i pokażę Ci, jak to wykonać. A więc tak, na początku pozwolę sobie zaświecić światełko. Wrzucam pendrive'a do portu USB mojego komputera. Mam to tutaj w miarę wygodnie, bo mam to na górnym panelu. OK, pendrive wylądował w komputerze, jego porcie USB. I teraz przejdźmy do naszego eksploratora plików, naszego Windowsa 11. I jest mój pendrive 8-gigowy, jest pusty. Weźmy. Wstawmy tam jakieś ważne dane, niech to będą ikony do logo i wersje, kopiuję je i tutaj je sobie zamieszczam na pendrive'ie. Są to dla mnie ważne, moje ikony i tak dalej. I teraz mamy ten komputer naszego pendrive'a i chcemy go teraz zabezpieczyć hasłem. Klikamy prawym i tutaj klikamy opcję pokaż więcej opcji i włącz funkcję BitLocker. Użyj hasła w celu odblokowywania naszego dysku USB. Tworzymy hasło i je powtarzamy. Gdy to mamy, to możemy przejść dalej. Tutaj mam oczywiście inną opcję, jeżeli chcecie ją wykorzystać. Klikamy dalej, ja używam hasła. I mamy zapisz na koncie Microsoft, zapisz w pliku, drukuj klucz odzyskiwania, tak? W BitLockerze. Ja klikam zapisz w pliku i tworzymy taki plik, dzięki któremu zapomnimy hasła, to tym plikiem odblokujemy nasz dysk. Zapisuję go na razie w dokumenty, później mogę go sobie przenieść na swój serwer, który posiadam w swojej sieci LAN. Klikamy dalej. I tutaj mamy opcję szyfrowania, tak? Zaszyfrowania. Mamy wolniejsza opcja oraz jak widzimy najszybsza. Wybieramy cały dysk. Oczywiście im większy, tym dłużej to zaszyfrowywanie będzie trwało, tak? I tutaj mamy wybierz tryb szyfrowania, którego chcesz użyć. Tryb zgodności ja zostawiam. Dalej. Rozpocznij szyfrowanie. No i teraz, jak widzicie, na pendrive'ie, na dysku ukazała się kłódka i mamy szyfrowanie. Jak powiedziałem, im więcej tam mamy plików i tak dalej, pojemności, to tyle to zajmie. A więc ja do Was wracam, gdy mój dysk zostanie zaszyfrowany. No i dobra, szyfrowanie dobiegło ku końcowi i mamy taki oto obraz. Tu jeszcze na początku będziecie mieli niebieską kłódkę, później zmieni się w złote i na początku nie będziecie mogli po prostu tego pendrive'a się dostać. I to, co trzeba zrobić po tym zakończeniu szyfrowania, po prostu wyciągacie pendrive'a i go z powrotem montujecie do portu USB waszego komputera. I wtedy będzie taka złota kłódka, klikamy ją dwukrotnie i mamy opcję wprowadź hasło, aby odblokować ten dysk. A więc wpisuję je. Oczywiście te hasło tworzyliśmy na początku w aplikacji BitLocker. I zobaczcie, jest kłódeczka i mam dostęp do swoich plików. Działa? Tak to działa. Teraz Wam jeszcze coś pokażę. Wyłożę pendrive'a. Znów go możemy zamontować. I klikamy i mamy tutaj więcej opcji. Jeżeli zapomnicie właśnie hasła, które tworzyliśmy, to macie tam właśnie opcję wprowadź klucz odzyskiwania. I ten klucz macie tam, gdzie sobie go zapisujecie, czy to w chmurze, czy na jakimś swoim serwerze w sieci. Ja zapisałem to obecnie na moim dysku Windowsa.
mam tutaj i po prostu ten klucz podaję. Oczywiście ten klucz warto zapisać gdzieś na innym pendrive'ie, bądź właśnie tak jak powiedziałem w chmurze, bądź na swoim serwerze, bo to ważne. Bo inaczej nie odzyskacie danych, jeżeli nie pamiętacie tego hasła i nie macie tego klucza, tak? To mówię, to już będzie wtedy problem. I tak to działa. A więc w ten sposób dobiliśmy do końca dzisiejszego materiału. Jak widzicie, można sobie z pendrive'a zabezpieczyć hasłem i cieszyć się właśnie, że mamy jakieś poważne pliki, jakieś pliki, które chcemy mieć prywatne, zabezpieczyć hasłem. A więc jeżeli ten materiał Ci się podobał, to oczywiście zostaw łapę, suba i widzimy się z kolejnymi filmami o komputerach na Informatyka IT. Cześć!